Jestem ciekawy, jak tutaj przede wszystkim Brylant, Jaro, jak sobie poradzą tutaj z zawodnikami szefostwa. No to co? No już. Czas zaczynać. Zaczynamy. Pierwszy półfinał. Fantasy Football Challenge, szefostwo kontra Piwosze. Mapa de Mirage, runda nożowa wygrana przez szefostwo i to oni zaczynają po stronie antyterrorystów. A tymczasem terroryści, widzimy tutaj, podeszli sobie już pod bombset beta, tylko Gepard na środku, taka kontrola, rzucanie jakichś granatów. No a terroryści już wchodzą w górę na bombset beta. Jest Mati. Mati, udaje mi się zabić Rafała. Mati, czy będzie kolejny frag? Czy dogonią go tutaj Brylanty? Dogonił Brylant Matiego. Jest frag dla Tero. Ale już rotuje cała drużyna. Szefostwa już są tutaj od kuchni. No i teraz jeszcze muszą podłożyć bombę terroryści. DMN zabija Kluska. W odpowiednim momencie wychodzi BCK, kasuje Brylanta i tylko Gepard sam na czterech na górze. Już chyba nie ma szans. Wcelowanie w niego gracze antyterrorystów i Michi kończy robotę. Pierwsza runda pistoletowa wygrana przez szefostwo. Pierwsza runda wygrana przez szefostwo, tam dobra obrona przede wszystkim BSA, B. Widzieliśmy, jak Mati ładnie się tam ustawił w pewnym momencie, zabił od razu w plecy wyskakującego terrorystę. No i też bardzo szybka rotacja, dobre info, no i wyklikani, można powiedzieć, zawodnicy Piwoszów. No, wydawało się, że pistoletówka będzie bardziej wyrównana, tutaj czterech zawodników CT przeżyło, tylko jeden frag ze strony Tero. No i runda eko przekupione na tekach. Już za chwilę będą wjeżdżać na BSA. Wjazd na BSA, czy uda się tutaj antyterrorystom go powstrzymać? Dobre naily, Luligus znany jeszcze z pierwsze fragi. Tutaj DMN dobrze ustawiony, ale tylko za fragi. No Brylant jeszcze kasuje, ale on teraz rozdał. Ładnie jedna głowa, jeszcze tutaj zabił Michiego. Trzech przeciwników jeszcze czeka na Brylanta. Dobrze celowany był Luligus znany od respa. Bez problemu poradzi sobie z Brylantem. No, ugrali na spokojnie tę drugą rundę, może być szefostwo. Był taki moment, że rzeczywiście Brylant te dwa fragi ustrzelił, ale cały czas jednak sytuacja była pod kontrolą drużyny terrorystów. Wejście, tak, dokładnie. No tak jak mówimy, tutaj te dwa fragi tak naprawdę niewiele zmieniły. Od razu zareagowali gracze CT. 3-1 na sam koniec rundy. Kompletnie bez szans tak naprawdę. Teraz full echo, muszą zagrać terroryści, Piwosze. No i tam, o Jezu, co tam się wydarzyło na BSB, jest wjazd i tam jest po prostu pacyfikacja. Tak szybka, że nie zdążyli. Sytuacja miała być taka, że miał być fake na BSB. Paczkę widzieliśmy, Gepard Chester chciałbym podłożyć na BSB, no ale nawet nie było takiej konieczności, żeby rotować w ogóle na drugi BS, także a przypilnowane, bez żadnego problemu ta runda wygrana. Zobaczmy, jak wyglądają fragi. BCK 4, 4 DMN, Ruligusman 3, Mati 2, 1 u Michiego. Frag jak na razie, po drugiej stronie Brylant. Co ciekawe, Jaro, Rafał, przepraszam, minus 1 na 3 jak na razie. No w tej poprzedniej rundzie nieco pecha miał właśnie Rafał, tutaj zabił swojego kolegę z drużyny. No, to jest zawsze nieprzyjemne, bo nie dość, że tutaj jeszcze traci się zawodnika, to traci się też finanse. Kiedy zabije się tutaj kolegę z drużyny, no ale zobaczmy, bo teraz już Piwosze na polu mają kałachy, mają smoki, flesze. Czy będą w stanie tej rundzie jakoś zagrozić tutaj drużynie szefostwa? Jak na razie na spokojnie, tutaj troszkę postrzelał się Jaro na środku. Widzimy jeszcze wszyscy praktycznie zawodnicy w respie. Oni chyba czekają na jakieś skróty ze strony szefostwa, no bo szefostwo w trakcie trwania tego turnieju, no, pokazało nam, że oni potrafią, lubią grać agresywnie. Teraz jednak tego nie robią, teraz wyczekują na swoich przeciwników i to jest bardzo dobra decyzja. No przede wszystkim to jest półfinał, tutaj już wiedzą, że przeciwnik też jest mocny, także tutaj na pewno dużo bardziej będzie wyważona ta gra, przemyślana, niż takie skróty i mega agresywna gra, która no, często nie popłaca już na te lepsze teamy. No ale teraz bardzo timingowe rzucone, zobaczmy, jak bardzo timingowe rzucone nade'y mołotowe na pochylnie. Klusek już spalony, jest kontrola BSAB, tu się nic nie dzieje, także jest na pewno info, co się będzie działo. Juli Guzman dobrego dostał tutaj flesza, ale Gepard Chester do końca nie będzie był obijany. Teraz Rafał fraguje, mamy frag za frag na BSA i przewaga antyterrorystów. 3-2, BCK tylko 18 HP ze scoutem od respa. Na szczęście dla antyterrorystów, no tam DMN fraguje Brylanta. No i zabrakło czasu, tak długo to wszystko trwało. Tak długo zbierali się do wejścia na BSA zawodnicy Piwoszy, że nie zdążyli tak naprawdę podłożyć paczki. 4-0. No tak, zabrakło tych paru cennych sekund rzeczywiście, no i teraz już kolejna runda. No i jak na razie tylko Brylant z 3 fragami. Jaro dokłada jednego.
Rafał no musiał zabić któregoś z przeciwników, ale na jego koncie 0, 0 u Kluska i 0 u Gepard'a Chestera. Tak wyglądają fragi po stronie Tero. Mało jak na razie, bardzo mało, szczególnie, że widzimy teraz, jeszcze bardzo ryzykują, bo runda przekupiona. 3 razy Tek, raz Galila, tylko jeden Kałach i znowu wejście na Beza. No i zobaczmy, czy tym razem to się uda. Poleciały smoki, poleciały flesze, ale też szybko grantami odpowiadają gracze terrorystów. Luligus ma świetne, teraz robota tutaj między mostami, ależ to zrobił Luli. Jeszcze Miki do jednego fraga i to wejście powstrzymane bez najmniejszego problemu. Tylko Bryla dostatnie żywy na rampie, ale tutaj też nie miał nic do powiedzenia. Pobiegł do niego Miki, tam jeszcze wcześniej obił Brylanta, dobrze BCK. No naprawdę, Miraż to jest mapa szefostwa. Oni zawsze pokazywali tutaj, że na Mirażu grają bardzo dobrze. Jak na razie ten mecz rzeczywiście układa się po ich myśli. Wszystko gra, można powiedzieć, po stronie CT. Pieniędzy, no aż tak dużo wcale nie ma, także też muszą uważać. Ale widzieliśmy, jak ładnie Ludwig Guzman sobie tutaj poradził z tym wejściem na... Druga sprawa, że terroryści tak naprawdę tego miejsca w ogóle nie sprawdzili między boostami. No i to był ich błąd. Tutaj Luli to od razu wykorzystał, 3 fragi od niego. I wejście ze smokami na nieudane. Zmuszeni znowu grać na tekach. Znowu jest szansa dla szefostwa na odskoczenie. Ale już mieliśmy takie spotkania szefostwa, że oni wygrywali bardzo dużo rund, a później potrafili też bardzo dużo rund przegrać pod rząd. No tak, oni są taką drużyną rzeczywiście, kiedy już dużo prowadzą, kiedy mają te dobre początki, później wkłada się takie rozluźnienie. No ale nie wiem, czy oni w półfinale też dopuszczą do tego, żeby właśnie takie rozluźnienie wdarło się w tej szeregi. Zobaczmy, jak na razie doradzą sobie naprawdę koncertowo. Ale rząd strzela. Każdy właściwie z zawodników tutaj po prostu kasuje to, co powinien, fraguje idealnie. 6 do 0. No Luli dzisiaj tak. Luli dzisiaj w formie. Luli dzisiaj w formie naprawdę strzela niesamowicie jak na razie. Jego fragi 10, 2 śmierci, BCK 5, 6 fragów DMN, Michi 4 fragi, 3 fragi Mati. Po drugiej stronie Brylant 6 i zobaczmy, mają 3 osoby, które mają 0,6, słuchajcie. No tak, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego, że Chester. Tak, dokładnie. No, tutaj... Po finale będzie taki problem tutaj, że z fragowaniem dla piwoszy. No ale też oni rzeczywiście te rundy przegrywają, jest ta dominacja jak na razie w stronę szefostwa. No muszą coś wymyślić piwosze, muszą jakoś przerwać te dominacje, muszą zrobić wreszcie jakieś dobre wejście, tak żeby się po prostu przełamać, bo to też jest ważne, prawda, w CS-ie. Taka runda na przełamanie, no i potem już może pójdzie im lepiej. Bardzo spokojna gra Tero, widzimy, że rozrzuceni po całej mapie. No a czas mija. Już mieliśmy taką rundę, kiedy nie zdążyli nawet zareagować na to, jak się czas skończył, bo tam jeszcze cały czas trwała wymiana ognia na Besia. Tymczasem tutaj ten czas już również się kurczy, 45 sekund do końca rundy, a terroryści powoli zmierzają pod BSB. Chociaż tu będzie chyba jakieś wejście ze środkiem. Tak, to czyli będzie góra B plus środek. Galerią, no i już tutaj na środku. BCK z pierwszym flagiem, już zabił tego najgroźniejszego Brylanta. Teraz trochę spóźniony ten flash Matiego, ale z pomocą przyjdzie mu w plecy strzelający DMN. No trochę się tam namęczył. Jest frag dla Rafała, także tutaj tych bondów za dużo nie będzie, bo mamy jednego tylko. Krusek z bondem. Jaro teraz ładnie fraguje. Dwa fragi Jaro w tej rundzie i zobaczmy, jak to tutaj wygląda, bo jest runda, którą mogą wygrać terroryści. Jaro trafia kolejny raz za WP. Luli Guzman tylko 12 HP i nie trafił jeszcze teraz flashem w okno. Ole, strzelił teraz Luli Jarowi głowę, no, ale ma tylko 12 HP, chociaż Rafał też obity, 37 HP na jego koncie. Luli wychodzi, no i dobrze Luli Rafał. Daje Rafałowi. 9 HP. Ostatni zawodnik. No tam 30 HP miał, Rafał, także oni obaj mieli już bardzo mało HP przed tym wyjściem Luliego. No ale i tak wreszcie jest ta runda na przełamanie. No i wreszcie mamy dobrą grę nie tylko ze strony Brylanta, który przecież zginął tam na początku, ale świetnie Jaro, no i później jeszcze Rafał. Jechał tą AWP-ą przed galerią, dwa piekielnie ważne fragi na BS-ie, no i później jeszcze obija następnego zawodnika. To wystarczyło. Że całkiem niezły skan. 12 HP zbiera Gepard Chester zawodnikowi CT DMN-owi. A tutaj Mati jeszcze sobie wychyla na górę. Nieco tam Gepard obewo. Oj, ten skan był niezły. No szkoda, że Gepard tego falloutu nie pociągnął, bo mógł tutaj sfragować Matiego. Mati agresywnie, na krótko odstawiony. Tam jeszcze DMN próbuje przez tego smoka. No, stara się odwrócić uwagę od swojego kolegi, który zdążył ustawić się na krótko. Dobry, teraz to flauto od DMN-a, Gepard tylko 3 HP.
nadal jeszcze Piwoszem na spokojnie. 50 sekund do końca, mogą sobie tutaj na spokojnie, no nie spodziewam się tego Gepard absolutnie, no bo powiem, że ktoś tam jest daleko za Smokiem, a to Matic agresywnie ustawiony zabija Geparda. Rafał, Smoke i będzie próbował wyjścia apartamentami. Ależ dwa granaty tutaj Rafał przyjął, 53 HP mu tylko zostaje, jeszcze nie wyszedł z pałacu. Ciekawa taktyka, Tero, sam jestem, się zastanawiam, to miał być taki fake może na B, chociaż Krusek cały czas tam prowadzi wymianę na B, no i antyterroryści doskonale wiedzą, że ktoś tam z Tero jest. 5-3, Mati 30 HP, Demon 87, no ale tutaj dobrze ustawieni zawodnicy antyterrorystów, zawodnicy szefostwa, no nie mają żadnego problemu, 7 sekund do końca rundy, Brylant na pewno już nie zdąży nic zrobić. Już tak, czeka tylko na koniec czasu, jeszcze pauza od Kluska. Ciężko się dziwić, no oni rzeczywiście to chyba potrzebują tej pauzy, muszą sobie coś obgadać. A Brylant zachował tego KA w poprzedniej rundzie, nie kupił, tylko zachował. Reszta zawodników Tero gra Eko. No i tutaj teraz Brylant będzie próbował cokolwiek wyciągnąć, cokolwiek zrobić, no ale DMN skrót piwnicy, trzy fragi. Raz, dwa, trzy. Bardzo szybko poszło. Jeszcze tam Mati zabija na galerii Rafała, no i zostaje właśnie Brylant, ten walczący, ten, który miał tam powalczyć z tym kałachem, no ale on teraz ma aż 5 przeciwników, DMN 79 HP, czyli tylko 21 stracił. Miała być to taka runda na przełamanie, myślałem, że tutaj Brylant będzie starał się jako pierwszy właśnie coś się wyciągnąć z kałacha, tymczasem poginę jego kolegów, skrótce Smoka, Brylant wypala full auto. No, troszkę tutaj się bo pospieszyli gracze antyterrorystów, no ale chcą zabrać tego kałacha na pewno Brylantowi. A tymczasem szefostwo zagrało agresywnie, zagrało tak jak lubią, tutaj skrótce rzeczywiście bardzo dobry w wykonaniu DMN-a, 3 fragi zdobyte 8-1, powiększając swoją przewagę, a finanse Piwoszów nadal słabe tak naprawdę. No mogą zagrać. To będą tak naprawdę trzy, może dwa kałachy, Galil, jakieś granaty, ale nie, jednak jeszcze jedno eko. Tak jak chcą zagrać taki pull, pewnie na AWP zbierają też gracze terrorystów. No Brylant tylko 2800. Bardzo, bardzo mało. Tych pieniędzy po stronie Tero, zobaczmy fragi. Teraz DMN już otwiera w tabeli 12-2. 11-4 Luli Guzman, BCK 8-2, 6-4 Mati i Michi 5-3. Także tutaj totalna dominacja, Krusek 0-9, jak na razie, no nie jest to dzień Kruska, 8 fragów Brylant i Jaro 3 fragi, i to 3 fragi, które zdobył w jednej rundzie. Rafał 2, Gepard Chester 1-10 i Krusek 0-10 i tutaj Mati, on tutaj zaskoczył bardzo terrorystów, chociaż nie do końca to tak miało wyglądać. I od razu odpowiedź DMN-a, zobaczcie co tam się stało. Nate Mołotow, dwójka zawodników CT już na BS-ie, na BS-ie B, no i mamy 9-1. Runda jako łatwo wygrana. No łatwo, łatwo sobie rzeczywiście poradzili na początku BCK, później jeszcze dobre granaty od DMN na B. No ale teraz Piwosze na fullu. No, to jest taki moment, że jeśli chcą jeszcze w tym meczu powalczyć, to jest idealny moment na to, żeby zacząć zdobywać te rundy. Będziemy mieli chyba szybkie wyjście rampą. Tutaj celowany BCK. Nie dostrzał, a szkoda, bo tam chyba przestanowałby jednego zawodników. Czasem to mnie fraguje. Jaro odpowiada, jest frag, leży Luli Guzman. Dobre wejście, ładnie. Teraz Jaro z kolejnym fragiem CWP. Dobry nozum od tego zawodnika. 4-2, jest przewaga. Ale mocno pobijani terroryści. Mati już od konekta, już tam zobaczył kogoś za palącymi. DMN z jednym fragiem, odpowiedź od Pluska i Mati. Sam na trzech, no. Mati jest w stanie to zrobić, to jest też bardzo dobry zawodnik. No ale Piwosze musieliby tutaj popełnić jakiś błąd, no mają dużą przewagę. Dobrze się da to rozstawić, poczekać na Matiego i po prostu go zabić. Wydaje się, że bardzo ciężko będzie sobie przegrać tą rundę. No właśnie, Brylant takiej sytuacji nie marnuje, zabija Matiego. No myślę, że DMN chyba miał troszeczkę, gdyby nie poszedł aż tak agresywnie, poczekał troszeczkę na swojego kolegę z drużyny, mogłoby to lepiej wyglądać. Ale tutaj chyba były jakieś problemy, bo wywaliło jednego z zawodników szefostwa. Właśnie DMN-a. DMN-a. A, to może dlatego właśnie. Coś tam rzeczywiście poszedł bardzo agresywnie, zabija jednego i od razu ginie. Nie daje nawet zareagować Matiemu. No ale tym razem zdecydowane wejście na BSA, udany. DMN zrobił disconnecta. Okej, może już wrócił na serwer. No ale widziałeś, Patryk, szybkie wejście teraz rampą tak naprawdę wszystkich zawodników Tero.
dobre fragi od Jaro no z tak. AWP i rundę udało się ugrać. Mamy w końcu Klusek, aż dwa fragi w tej rundzie zdobył. Dlatego też tutaj to wejście było udane. Klusek 2, no teraz zamyka Gepard Chester 1 na 11, najwięcej fragów Brylant. No i Jaro znowu robi przewagę, znowu zaczyna dobrze rundę. No i jak sobie poradzą gracze szefostwa, już tam ucieka Michi, bo czuje tarapaty. No i dopadł go Gepard Chester. Nieudany skrót Louis Guzmana, no i mamy sytuację 5-2. 5-2, bardzo dobra sytuacja do Tero, zwłaszcza, że wygrywając tę rundę sprawili, że chyba w kolejnej szefostwo będzie musiało zagrać rundę Eko. Także to jest świetna informacja dla Pimoszy. No mówię, to jest ten moment, kiedy oni muszą tę rundę zacząć zdobywać i rzeczywiście tak się też stało. To będzie dla nich teraz już druga runda wygrana pod rząd. Jeszcze Kusek tutaj na galerii obserwuje sobie łącznik. Ja jestem ciekawy, no spodziewa się jeszcze, że ktoś tam pieniędzy może właśnie na tej galerii się czalić. Pieniędzy nie ma, trzeba będzie zagrać Eko. Wychylił jednak DMS Galerii, zabił Kluska. Jeszcze no, ale jest zachowują broń, tutaj dwójka zawodników CT zachowuje, nie. Tylko jednemu uda się DMN-owi zachować broń w tym momencie. Walczy tam jeszcze Mati, ale Jaro no, pokazał, że z tej AWP naprawdę potrafi dobrze grać. No po raz kolejny świetna runda w waszym wykonaniu Jaro, bo Brylant i Jaro, no to są rzeczywiście, tak jak wspomniałeś po tych przed meczem. Ta dwójka, na nich zawsze trzeba zwrócić uwagę, oni się wyróżniają, jeśli chodzi o Pivosze. No ale oni potrzebują też wsparcia tej drugiej linii, prawda? Od Rafała, Kluska czy Geparda, oni też muszą swoje zabijać po prostu. Ale ja jestem ciekawy, czy tutaj rzeczywiście będzie tak jak mówiliśmy, czyli po 9 rundach bardzo dobrze zagranych, później już będzie kilka rund przegranych ze strony szefostwa. Jak na razie nie wygląda na to, bo teraz wejście na A, szybko, bardzo szybko, Luli, 3 fragi, ależ teraz Szydyr rozpędził to full auto, fraguje Bryna, ale on ma olbrzymie tarapaty, no już tych tarapatów nie ma, bo nie żyje. 10-3. No znów spróbowali tego szybkiego wyjścia rampą, ale tym razem już gracze antyterrorystów byli na to przygotowani. No i po raz kolejny świetna tutaj dzisiaj dyspozycja Luli Guzmana, on na tym A naprawdę rozdaje te heady na zawołanie. Teraz również świetne do jego wykonaniu. 10-3, dwie rundy do końca. Oczywiście tutaj jeszcze Pivosze, no mają pieniądze, zagrali. Mamy Kałachy, mamy Galile, mamy jednego Teka. I mamy skrót piwnicy przez Matiego i ten skrót znów udany. No kiedy grają agresywnie gracze szefostwa, to te skróty ich są bardzo, bardzo niebezpieczne. Teraz też świetny skrót, jeszcze Gepard wybiega przez tego smoka. No właśnie. Pod celownik tak naprawdę Matiemu, no dziwne zachowanie teraz Geparda. I Jaro ginie na zakręcie i ta runda bez historii i Pivosze nie mają pieniędzy na ostatnią rundę. I to jest tak naprawdę dla nich bardzo, bardzo ciężka sytuacja. 10-3. Udany skrót Matiego piwnicą, on tutaj 3 fragi zrobił w tej piwnicy, w tej rundzie. Zostaje sam Krusek, który zabije jeszcze BCK, no ale on jest bardzo ubity. No i tutaj Michi nie ma żadnego problemu, żeby go zabić. 11-3. I tak jak mówisz, no 3 rundy wygrane przez terrorystów może być mało. Chociaż szefostwo też pokazuje się, że bardzo dobrze potrafi grać po stronie CT, a strona Tero już niekoniecznie. No zobaczymy jak to będzie, bo Pivosze tak naprawdę też mogą mieć bardzo mocne CT, jeśli się ustawią, myślę, że będą tutaj sobie pomagać. No i przede wszystkim muszą wygrać rundę pistoletową, no bo jeśli przegrają jeszcze pistoletówkę, no to wtedy już tego nie widzę. Teraz jednak Matic na B, Brylant, jeszcze chyba myślę, że tam zdąży rzucić tego flesza, ale to się nie udało. BCK jeszcze fraguje i DMN przekraca sobie po prostu galerię, no i na zakręcie kasuje dwóch graczy Pivosze i tylko Plusek jeszcze przy życiu. Tylko z Tekiem, z bombą na respie jeszcze Klusek, także tutaj nie wiem, czy on będzie w stanie cokolwiek zrobić. No musiałby zagrać naprawdę taką rundę życia. Klatrzy 1 na 5, Klusek idzie pod B, także tam, no dobra decyzja, tam ma tylko jednego antyresty, tylko Matiego. No i zabija go. No i udaje mi się zabić Matiego, może być ciekawie. Zobaczmy, jak już zaczynają rotować na BSAB, a Klusek wcale tam nie wchodzi. Będzie czekał teraz na plecy i znowu ma szansę sfragować. Tym razem będzie tam miał chyba pojedynek z Luli Guzmanem. No ale Luli już się... No nie, nie dzisiaj, nie dzisiaj takie pojedynek. Nie dzisiaj, z Luli dzisiaj naprawdę. Bezkonkurencyjny jak na razie. Naprawdę idealnie czyta grę. Idealnie też widzieliśmy, jak się wcelował. Mimo tego, że tak naprawdę BSB był odpuszczony, to jednak spodziewał się, że mógł tutaj zostać na górze zawodnik Tero. No i też tak było. Idealnie się wcelował. No i mamy 12-3.
Także to jest bardzo dobry wynik dla szefostwa. Wszystko zależy teraz od pistoletówki, bo pistoletówka przegrana przez piwosze jest po meczu. Po mapie. Jest po mapie. No i zobaczmy. Szefostwo, szybki wios na bombsite, no to jest... No trafiają tak naprawdę z tym, co mają zagrać, bo tam jest tylko jeden zawodnik, tam jest tylko brylant i brylant pada. I to jest fatalna wiadomość dla antyterrorystów. Już w kuchni leży Jaro, no świetnie Mat, świetnie Michi. I już dojechali sobie kuchnię, no to już jest teoretycznie nie do odbicia. Michi z kolejnym fragiem, no nie do powstrzymania są teraz gracze Tero. Jeszcze fraguje Mati, ta dwójka, Michi, Mati, po dwa fragi. No i chyba już po rundzie, bo Klusek tylko 7 HP. Jeszcze tutaj ucieka na schody, na rampę. Klusek, ale już go goni Michi, no nie odpuszczą, nie odpuszczą teraz gracze szefostwa, leży Klusek. Dojechali teraz tak naprawdę na tym BSB gracze szefostwa. Tam był tylko brylant, nie mógł nic zrobić. Runda wygrana i to już jest chyba po pierwszej mapie. Bardzo ciężko cokolwiek będzie tutaj zrobić, mimo tego, że piwosze również dobrze grają po stronie antyterrorystów, ale przewaga jest tak olbrzymia, że no nie wiadomo co by musieli zrobić terroryści, żeby tutaj nie wygrać tej mapy. No chyba, że zaczną przebiegać te smoki, jak to robią teraz, ale Jaro tylko 9 HP. Mamy staka na BSA, na BSA, a BCK jeszcze nie zauważy żadnego z antyterrorystów. Jest teraz frag od BCK i leży Gepa. Tutaj jeszcze na BDM fraguje Jaro. Michi z fragiem, BCK z fragiem, no naprawdę robią co chcą teraz gracze Tero. Była tam odpowiedź od Blanta, ale Mati kończy rundę 14-3. Stak się nie udał. 14-3 to było full eko. Piwosze będą grali o zwycięstwo, czyli w tej rundzie widzimy, że kupują Famasy. Już 4 Famasy, no ale Rafał ma tylko 2-3. No ma też Famasa. Fragi w ogóle, jak zobaczcie jak to wygląda. 2 fragi Rafał, 2 fragi Gepard Chester, no to jest zdecydowanie za mało. 5 fragów tylko Klusek, Jaro 7, Brylant jako jedyny, który stawia opór jak na razie przeciwnikom. No i zobaczcie, ten dojazd środka, jak bardzo skuteczny. Mamy już 3 fragi od antyterrorystów, tutaj kompletnie się chyba tego nie spodziewali. Że zagrają nam zawodnicy CT. No, rzeczywiście, no postawili wszystko na jedną kartę teraz zawodnicy piwoszów. No i to się opłaciło, no. Dojazd środka, szybka kasacja, runda bez strat. Może jeszcze powalczą. No bardzo, bardzo ciężko będzie, no ale liczymy, że to spotkanie oczywiście będzie bardziej zacięte. Troszeczkę poprawili te swoje wyniki, jeżeli chodzi o fragi zawodnicy antyterrorystów. Klusek 5, 3 Rafał, Gepard 4. Po drugiej stronie DMN 21-15, Mati, Luligus nam 15-13, Michi i BCK z 11 fragami. No i teraz teki. Teki też bardzo niebezpieczne, szczególnie na takim mirażu. Ja myślę, Patryk, że zawodnicy piwoszów będą naprawdę zadowoleni, jak często podkreślasz, ile mają fragów. Tam 2-3. Mati już z fragiem, ale tam minęli brylanta zawodnicy Tero. O! Luli? On tak, jakby się strzelił, spodziewał. Ale nie zauważył. Ale sobie nie zauważył przeciwnika. Nie zauważył, jeden nie zauważył. No ale tutaj Mati szybko rozwiązał sytuację. 2 fragi. No, odpowiedź Rafała, bo on tutaj zaskoczył przecież. A właśnie zdziwiony Luli napisał, przecież tam strzelałem, no rzeczywiście strzelał i nawet trafił swojego przeciwnika. Ale chyba nie zauważył, że tam się rozlała krew. No i runda wygrana przez szefostwo 15-4, także ta pierwsza mapa jak na razie zdominowana rzeczywiście przez drużynę, która teraz gra w Tero. Znowu na Famasach i znowu jestem ciekawy, czy zagrają mocny środek. Nie, grają defensywnie. Ale zobaczcie, jaka agresja w szefostwie. Tu już są na gali. Dobry flash od Geparda. Na razie zajęty środek. No tu jest po prostu pełna agresja odpalona. Wszyscy zawodnicy Tero na środku i tam będą próbować wchodzić na jednego albo drugiego. Widzimy, że się podsadzili. Zauważył Gepard Chester, ale nie trafia. Matiego obija do 30 HP, a tymczasem Tero już w żelach. Już jest jeden frag dla nich. Już Michi wchodzi do dżungli. Już powoli zdobywany BSA, widzimy jak biegają terroryści, ale też muszą się wszędzie rozglądać, bo nie wiedzą gdzie pokampili się zawodnicy CT. Oj, jakiś lag był, czyli to wiemy co oznacza prawdopodobnie ten lag. Frag dla DMN-a, 4-3. Już się kładzie bomba, jeszcze z fragiem Jaro. Leży DMN, leży Michi, dobrze Rafał i mam sytuację 3-2. No. Piwosze powinni to odbić 3-1, tylko BCK przy życiu. BCK agresywnie wychyla, ale już wypaskował tutaj Jaro, BCK jeszcze tu przeciwniku, BCK nie daje rady zabić Rafała, także jeszcze ta runda jest na piwoszy.
Runda numer 5, Palenek Konto. Lak nas musieliby... strolował. No strolował, no może... Lak taki jest chyba rundę do przodu, tak mi się wydaje. No ale zobaczmy, przez 15-5 bezbłędnie musieliby zagrać piwoszy już do końca na mirażu. A pieniędzy cały czas mało. Znowu famasy. No ale mamy też dwa kałachy i jemkę. Są granaty, są defy, także wszystko można tutaj jeszcze zrobić. Tymczasem Tero, no przekupili sobie. Trzy kałaszki, dwa digle. No i tak tutaj będą próbować przechylić szale korzyści na swoją stronę. Tymczasem już mocno pobijany Jaro, 20 HP, ten Nate, tak jest, ten Nate go kończy. Na gali pada Gepard. Ale że on dzisiaj gra na tym mirażu póki co. No jak jest MGI w TT, to z Digla, no posypały się teraz fragi dla terrorystów. Demon, Michi do spółki tutaj z BCK i tylko Brylant na B. Bez szans. 16-5. 16-5. Patryk, koniec pierwszej mapy. Mamy koniec pierwszej mapy. Bardzo szybko to poszło. Bardzo mocne CT u szefostwa.